Cześć rodzice po godzinach, tu mama Julki i dwóch realnych dzieciaków, a ze mną dzisiaj Patrycja Sołtysik, blogerka, magister kulturoznawstwa, żona i oczywiście mama Stasia. Cześć Patrycja, dziękuję, że zgodziłaś się za rozmowę. Na rozmowę, tak, bardzo, bardzo mi miło. Fajnie, że się w końcu spotkałyśmy, bo trochę to trwało. Tak, tak, ale my mamy, rozumiemy się nawzajem, tak. Wiemy, że to nie zawsze jest łatwe umówić się. To nie my decydujemy o swoim życiu. nie do końca. Patrycja, właśnie a propos życia, bo kończyłaś studia, zanim zostałaś mamą i zakładam, tak, że to nie było łatwe. Możesz o tym opowiedzieć? Wiesz co, ja jakoś tego nie patrzę, że to było jakieś bardzo trudne, dlatego że muszę powiedzieć, że tutaj moja uczelnia stanęła na wysokości zadania i naprawdę większość profesorów patrzyła bardzo przychylnie i to było super ekstra. Druga sprawa, że tak naprawdę trudniejszy etap w moich studiach był taki, kiedy jeszcze długo przed pojawieniem się Stasia na świecie, brałam urlop dziekański ze względu na terapię, alkoholową, w której uczestniczył mój mąż. Ja mu towarzyszyłam, to jeszcze nie był wtedy mój mąż. Więc to był taki trudniejszy etap. A potem mam wrażenie, że jak sobie postawiłam za cel, że tą już licencjat zrobiłam jeszcze przed narodzinami Stasia, ale magisterkę chciałam zrobić i miałam taką ambicję, że to zrobię. No to najpierw ten Staszek w brzuchu nie był specjalną przeszkodą, że tak powiem, po prostu w naturalny sposób był ze mną. Potem faktycznie wkuwanie i nadrabianie jakichś różnic programowych ze względu właśnie na te przerwy, no to zbiegło się z nocnym karmieniem, więc jakoś sobie też dawaliśmy radę. Praca magisterska, w sensie pisanie jej było cięższe, ale po prostu taki system mojego zacięcia, że siadam teraz 3 godziny, piszę i po prostu wykorzystuję, nie wiem, drzemkę Stasia, on był jeszcze wtedy malutki, więc dużo spał. No a potem faktycznie obrona, no to Staszek już był, miał 2 latka. Pamiętam, że z moją koleżanką biegał po korytarzu, a ja w tym czasie zdawałam. Pamiętam też właśnie jeszcze w wakacje, jeszcze jakieś ostatnie egzaminy i jeden pamiętam, że był ze mną i jakoś tak strasznie się denerwował, chociaż ja byłam wyluzowana i potrzebował piersi, a właśnie wtedy mój profesor od historii sztuki mówi, ale mnie mama karmiła 5 lat, proszę sobie nie przeszkadzać. I naprawdę zdawałam ten egzamin z Staśkiem przy piersi. A z kolei drugi pamiętam, profesor nie był zadowolony, że jest dziecko takie 2-letnie, jakby proszę siadać, proszę pisać, a to był jeszcze pisemny. Więc przyznaję uczciwie, że karmiłam moje dziecko kinderkami pod ławką, tam siedział. I moje koleżanki tylko... Jak potem właśnie jak poszło, bierze zjadł całą paczkę kinderków. To tylko się śmiał, no ciekawe, kiedy kupę zrobi, jak tyle czekolady jeszcze na raz. No, ale jakby ja, nie wiem, może to zabrzmi tak zbyt pozytywnie, ale tak właśnie było. W moim odczuciu macierzyństwo mnie zupełnie nie ograniczało. Po prostu zmieniło warunki i sposób czasem funkcjonowania w różnych sytuacjach. Czyli właśnie, nie wiem, idąc na uczelnię, ja miałam indywidualny już później tok nauczania, więc właśnie, żeby łatwiej było pewne rzeczy pozaliczać i normalnie w tym uczestniczyć. No ale właśnie musiałam szukać, nie wiem, w pokoju, gdzie wszyscy siedzieli, przeglądali notatki, żeby gdzieś na kanapie Staszka przywinąć, tak? I jakby to było. Ale dla mnie to jest takie dostosowanie się do sytuacji i naprawdę nie mam wrażenia, że w jakiś sposób życie mi się skończyło, czy też naprawdę bardzo ograniczyło w momencie, kiedy zostałam mamą. Wręcz przeciwnie. Dobrze, że miałaś też wsparcie właśnie ze strony uczelni i większości z tego, co mówisz, tak, wykładowców. Tak, tak, tak. No właśnie, a pojawił się Staś, ty zostałaś mamą. Tak. Twoje życie się trochę zmieniło, ale czy ty też się zmieniłaś w jakiś sposób? Oczywiście nie od razu, że jak się tylko pojawił mały bąbel, to tak, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, ale gdy patrzysz na tę Patrycję, która była kiedyś, a tą, którą jesteś teraz, to widzisz jakieś znaczące różnice? Ogromne, ogromne. Znaczy, to odpowiadając najprościej na pytanie, to oczywiście, że priorytety się zmieniają, ale u mnie na przykład to, ja jestem perfekcjonistką, ja z tym walczę, bo to czasem pomaga, ale czasem naprawdę bardzo przeszkadza, tak? No właśnie, to jest taka fajna cecha, ale nie zawsze, tak? Ale wiesz co, dużo jestem spokojniejsza, w wielu kwestiach jestem bardziej stanowcza. Jeśli na przykład chodzi o toksycznych ludzi, którzy pracą jednym cięciem, odcinam, jakby dla mnie to jest jasna sprawa. Z drugiej strony jestem spokojniejsza, naprawdę byle pierdoły kiedyś potrafią mnie wyprowadzić z równowagi, a teraz mam zazwyczaj, jeszcze jak Staś był mniejszy, więc on był cały czas przy mnie, więc miałam sytuację, że no trudno, nie dam się sprowokować tej pani w sklepie, bo nie chcę, żeby Staszek widział taką mamę. Poza tym ja powiem ci, że u mnie ta przemiana nie nastąpiła wcale z narodzinami Staśka. Ona nastąpiła w ciąży, dlatego że
Ja tego nie ukrywam. Ja mam endometriozę, mam trochę innych różnych schorzeń, więc u nas, że tak powiem, zajście w ciążę, no to jest mój prywatny cud. Nie boski, ale mój prywatny cud. I jakby całe te starania, to był bardzo taki długi i trudny okres. Myślę, że rodzice, którzy przechodzą gdzieś tam przez temat niepłodności, szczególnie kobiety, bo to jednak zawsze skupia się na kobiecie, co byśmy nie mówiły, to wiedzą, o czym mówię. Więc jakby wtedy mam wrażenie, że rodzi się jakiś taki pierwiastek mamy i on już w nas gdzieś kiełkuje. A druga sprawa jest taka, że ciąża była bardzo zagrożona. I faktycznie bardzo szybko okazało się, że muszę leżeć, że no generalnie, że tak powiem, skracając sytuację, jak już urodziłam Stasia, no to lekarz mówi, że on nie dawał szans, że dotrzymam tą ciążę. Bo tam było naprawdę, naprawdę źle. Znowu się wzruszam, no bo mam świadomość. Ale chcę powiedzieć, że właśnie wtedy nauczyłam się odpuszczać. No bo nagle musiałam się położyć na 2 miesiące do łóżka. Dowiedziałam się, że nic nie mogę zrobić. Nic, żeby pomóc sytuacji. Po prostu czekać. Po prostu czekać, jak to się rozwinie, jak to będzie dalej funkcjonowało. Wiadomo, każdy dzień, tydzień przybliża nas do pozytywnego rozwiązania sytuacji. I wtedy zrozumiałam, że... A to było zaraz przed świętami Bożego Narodzenia. I mój mąż ubierał choinkę wtedy. I mówi tak, powiedz chociaż, gdzie bombka. Ja naprawdę nie mogłam wstać z łóżka. I wtedy myślę, Boże, obojętne mi to już jest. W sensie, no muszę odpuścić idealny porządek w domu, idealną choinkę i nie wiem, idealne święta i wiele innych rzeczy, tak? Jakby wtedy zrozumiałam, że nic. Jakby trzeba w życiu nauczyć się odpuszczać. I to samo mi towarzyszyło właśnie takie pierwsze uczucie takiej zmiany, kiedy urodził się Staś. Kiedy zrozumiałam, że to, że ja sobie zaplanowałam idealnie, że wyjdę teraz z nim na spacer, to się może w ogóle nie udać, bo po pierwsze obudził się właśnie teraz i będzie jadł przez 40 minut. Jak ja w zimie go ubiorę w kombinezon i wydaje mi się, że już wyszłam z tym wózkiem, już prawie jestem na klatce, ale właśnie okazało się, że zrobił kupę i muszę go na nowo przebierać, a wtedy jeszcze nakarmić, a w zasadzie to jeszcze ktoś zadzwonił w międzyczasie z tego spaceru, będą zaraz nici. Ale wiesz, ja z takim nienormalnym dla siebie w tej wcześniejszej spokojem zaczęłam na to reagować. Że kurczę, no dobra, ale świat się nie zawali, tak? I jeszcze jedna rzecz, którą myślę bym powiedziała o takiej zmianie dużej, że staram się i to mam do tej pory, żeby każdy dzień, doceniam to, co mam, był taki zwykły, ale niezwykły, tak? W tym sensie, że to nie tylko na jakieś okazje mają być fajerwerki cudownie, tylko żeby każdy dzień miał w sobie coś po prostu fajnego. Czy to jest, nie wiem, przed chwilą układaliśmy przez godzinę klocki Lego. Nie jestem w tym wybitna, ale staram się dla mojego syna. Znaczy wydawało mi się kiedyś, że jestem okej, ale jednak on ma już 6 lat i cóż, mamo, tu źle się pomyliłaś i tak dalej. Ale żeby to były takie nasze momenty. Od paru, znaczy to już ponad rok, biegamy razem ze Stasiem. To znaczy ja biegam, on jeździ na hulajnodze. I to jest taki nasz fajny czas, bo on jest bardzo nadaktywny, więc ja też musiałam znaleźć coś, co spowoduje, że on trochę tej energii spali. I wczoraj do mnie powiedział tak, wiesz co, mamo, a za jakiś czas to będą takie piękne, rodzinne wspomnienia. No i rozczuli mnie tym totalnie, bo ja też tak na to patrzę, że to jest takie zwykłe, po prostu robimy to parę razy w tygodniu, ale jest ważne, tak? Więc myślę, że tak. Zwłaszcza dla dzieci, ale dla dorosłego dla też, nas, prawda? Dla nas też, wiesz, ja też gdzieś jak rozmawiam z mamami starszych dzieci, a ja jestem gdzieś tak pomiędzy, bo już nie mam malucha, ale jednak nie jest to jeszcze dziecko szkolne, nastolatek i tak dalej, to wiem, że strasznie ważne, i to teraz mi na tym bardzo zależy, żeby szukać jak najwięcej wspólnych rzeczy, bo wiadomo, że im bardziej dziecko rośnie, ma coraz więcej swojego świata i to jest cudowne, ale nie chciałabym, żeby był za chwilę zamkniętym sobie nastolatkiem, z którym ja nie mam kontaktu, więc robię wszystko, że nawet to bieganie, czy nie wiem, wspólne gotowanie, czy to, że oglądam te filmy, które jemu się podobają, niekoniecznie mi się podobają, tak zupełnie uczciwie. Staram się interesować youtuberami, których on ogląda, tak? A dla mnie to, z mojego punktu widzenia, no tam nie ma nic ciekawego, bo facet gra, nie wiem, w Minecrafta i opowiada, jak tam coś przejść, ale siadam się i staram się z zainteresowaniem to śledzić, żeby jak najwięcej takich łączników między nami było i żeby tak zawsze trwało, żeby on miał trochę wstępu do mojego świata, bo często się o różne rzeczy pyta i ja, żebym miała wstęp do jego świata, bo na tym mi bardzo zależy. To jest piękne, co mówisz, bo ten czas na pewno może wróci gdzieś we wspomnieniach, tak jak mówisz, ale ta pewność, że właśnie można w każdej chwili do tego rodzica się zwrócić i nie być skrytykowanym na dzień dobry, bo robię coś inaczej, jest bardzo ważne, bo się pojawiły naprawdę poważne problemy i najgorsze, co może być, to dziecko będzie się bało odezwać i o tym powiedzieć, a tak. To budowanie relacji pozwala na to, że naprawdę potem możemy uczestniczyć w tym życiu i ewentualnie pomóc albo
po prostu być obok. Ale być obok, wiesz, i tak. Ja też nie lubię takiego, że chcę być przyjaciółką dla mojego syna, bo to nie jest tak, ja nie wiem, moich rodziców bardzo blisko i jakby wiem, że, ale to nie jest tak, że idę do mojej mamy, jesteśmy przyjaciółkami, które się zwierzamy, broń Boże, tak nie jest i mi też nie o to chodzi, tylko ja chcę, żeby Staś wiedział, w dorosłym życiu nawet właśnie, bo to teraz jest jeszcze łatwiej, nie, bo cokolwiek się dzieje, to on wiadomo przyjdzie i nawet powie do taty, nie, idę do mamy, bo chcę jej powiedzieć, tak, to jest wiadomo, no to jest jeszcze ten etap, gdzie z dużego chłopca momentami robi się taki, wiadomo, cycuś mamusi, nie, to jest jeszcze ten etap, ale chodzi mi o dorosłe życie i żeby on wiedział, że po prostu jestem zawsze obok i że ten fundament, który budujemy teraz, da mu siłę w dorosłym życiu, bo jak patrzę też na moich znajomych, mówię o dorosłych ludziach, to widać, kto ma fajny dom, mówię w takim sensie właśnie, to takie wsparcie i ono jest, a kto tego nie miał. I naprawdę widać to później po budowaniu związków, po relacjach, po pewności, po... Naprawdę, więc dlatego ja chcę mojemu dziecku, uważam, że nieważne ile ma zabawek, choć oczywiście ma ich za dużo, ważne, żebym ja się z nimi bawiła tymi zabawkami i właśnie pielęgnowała ten wspólny czas i dawała ten fajny fundament. Przypomniał mi się taki mem, który krążył gdzieś w wakacje na profilach rodzicielskich. Były upały, więc nie pamiętam, kto to był teraz, nie mogę sobie przypomnieć, ale było tak, że jest mi tak gorąco, że zadzwonię do rodziców, żeby się ochłodzić i zapytam się, czy są ze mnie dumni, od razu lepiej. Jak to opowiadałam znajomym, wszyscy ryknęli śmiechem, jedna osoba nie załapała, o co chodzi. I stwierdziłam, że ta osoba jest szczęśliwa, bo ona nie wie, o co chodzi. I wolałabym, żeby moje dzieci też nie załapały tego żartu, ale to od nas tak naprawdę zależy, czy te relacje będziemy budować. Wiesz co, Patrycja, ja tak obserwuję już od jakiegoś czasu twój blog i tam często dzielisz się osobistymi refleksjami lub fragmentami twojego życia osobistego i w twoich tekstach zauważyłam ogromną wrażliwość i taką empatię, a jednocześnie i stanowczość, którą pewnie gdzieś tam budowałaś przez ten długi czas. I zastanawiałam się, czy pisałaś już wcześniej, czy ta przygoda z pisaniem rozpoczęła się po narodzinach już Stasia. Tak, tak. To wiesz, to się zaczęło... W ogóle cała przygoda tak naprawdę zaczęła się od Instagrama. Ja broń Boże nie zakładałam Instagrama, nie wiem, w jakichś celach, znaczy nie miałam tego pomysłu, po prostu jedną rzecz wiedziałam od samego początku, ale również dotyczącą mojego prywatnego Facebooka, że nie będziemy Stasia pokazywać, to znaczy nie pokazujemy go twarzy, wizerunek chroimy, czyli nawet na moich prywatnych kanałach, gdzie tam mam kontakt, wydawałoby się tylko ze znajomymi, chociaż ja mam takie obiekcje, co to jest znajomy na Facebooku, bo nagle masz setki ludzi i oni cię znają, więc są twoimi znajomymi, ale że tam też nie pokazywałam, więc gdzieś tak 3 miesiące po narodzeniu Staśka, pamiętam, że pojechaliśmy do Barcelony, to był taki nasz pierwszy wyjazd, no i tu wrzuciłam jakieś zdjęcie, potem kolejne. Plus ja tego też nie ukrywam, tak naprawdę ja z tym Staśkiem byłam w większości sama, mój mąż dużo pracował, też niekoniecznie... Czy on był obecny, ale on nie uczestniczył ani specjalnie w opiece, ani w wychowaniu na początku, więc przede wszystkim byłam sama. Nie mówię, że czułam się samotna, ale też gdzieś z tymi chwilami się zaczęłam dzielić. Znalazłam też inne mamy, w ten sposób, może niekoniecznie chcąc się zaprzyjaźnić, ale też gdzieś tam się wzajemnie podglądać. No i powstał ten Instagram. I to się zaczęło tak rozwijać. No właśnie pojawiły się pierwsze hejty, różne tego typu sytuacje. Znaczy nie mówię, żeby w moim życiu nie było wcześniej hejtu, bo przez to, że mój mąż jest osobą rozpoznawalną, to on już był wcześniej. Tylko nie dotknął mnie aż tak bezpośrednio, bo to, co ludzie piszą na portalach plotkarskich, tak mnie nie dotyczy, bo ja tego nie czytam. No ale jeżeli piszą mi już wiadomość, to już troszeczkę, czy komentarz do mnie personalnie na profilu, to już jest trochę gorzej. Ale wiesz co, w pewnym momencie zaczęło mi nie wystarczać tylko zdjęcia, bo miałam wrażenie, że mam więcej do powiedzenia, że właśnie samo zdjęcie, no jest tylko jakimś tam obrazkiem, który szybko może zinterpretować. Wiadomo, że pod zdjęciem ludzie nie czytają długiego opisu, a też wiele rozmów z moimi gdzieś tam obserwującymi spowodowało, że mi sobie, kurczę, no dobra, to stworzę takie miejsce, które będzie bardziej moje, plus jest ono moje od A do Z, bo wiadomo z Instagramem i z tymi kontami one różnie, tfu się z nimi różnie dzieje, no bo jednak nie jesteśmy w 100% właścicielami, tylko jednak pół na pół z Instagramem, więc stwierdziłam, że stworzę coś takiego i bardzo dobrze się z tym czuję, tam się dopiero odważyłam opowiedzieć o różnych rzeczach i jakby widzę, jaki to ma efekt, widzę, jakie wiadomości dostaję.
No mam takie wrażenie, że daje siebie też bardziej poznać, tak? Że łatwiej czasem jest zbyt łatwo ocenić kogoś po jednym zdjęciu, po jakimś tam obrazku, a tutaj jednak, jeżeli jest jakaś moja dłuższa wypowiedź, jakaś historia, moje spojrzenie właśnie na macierzyństwo, no to po prostu to jest takie pozytywne i takie właśnie moje, więc tak powstał blog, ale oczywiście wszystko się wzięło z wychowania Staszka i ja nie lubię mówić, że to jest przez niego, ale to jest dzięki niemu. Więc wiele rzeczy fajnych dzięki niemu się w moim życiu zadziało. A przy okazji też wspierasz na pewno inne kobiety i inne mamy. I o tym wsparciu chciałam trochę porozmawiać, bo kojarzysz się często z akcją związaną z długim karmieniem piersią. I mam wrażenie, że ten temat nadal budzi kontrowersje. Zupełnie dla mnie niepojęte jest to zjawisko. Ty jednak tego tematu się nie boisz i głośno i odważnie o tym mówisz. Tylko dlaczego ten temat jest ważny? Może ma, nie wiem, głębsze podłoże związane z traktowaniem kobiet w ogóle. Co o tym myślisz? Wiesz co, ja jestem jedną rzeczą przerażona, że w świecie, w którym wszystko jest modne, bio, eko, spa i w zasadzie, wiesz, kurki tylko z wolnego wybiegu i tak dalej, i tak dalej. I jakby uważam, super fajny trend. To, co jest najbardziej naturalne, czyli karmienie naturalne, bo to już nawet nie mówimy o karmienie piersią, tylko się nazywa karmienie naturalne, jest nie okej, tak? I to jest dla mnie straszne, że jeżeli wrzucę zdjęcie w skąpym bikini, to będzie okej, to będzie cudowne, mam świetne ciało właśnie, super cycki, wiesz, ekstra wszystko. A jeżeli pokazuję zdjęcie, i to, czy to jest maluszek półroczny, to on nawet ma 3 lata, ale jest wtulony w mamę i za przeproszeniem tej piersi naprawdę nie widać, to jest obrzydliwe, tak? I to jest dla mnie straszne. Niestety w naszym kraju też brakuje w ogóle wiedzy, bo ja też nie miałam w ogóle wiedzy, zanim urodziłam Staśka. Jedyne, co się dowiedziałam, kompletując wyprawkę, a kupujesz laktator? A ja tak, a po co, tak? No bo jakby, no wiesz, no bo karmienie piersią. No dobra, spróbuję, ale nie miałam jakby w ogóle ani planu, ani wiedzy. Początki zresztą były bardzo trudne. Tak naprawdę miałam kupę szczęścia, że trafiłam na świetną położną doradczynię laktacyjną, ale tak naprawdę, chociaż oczywiście ona w szpitalu przyjmowała, to później ja już umawiałam z nią prywatnie, czyli jakby też nie każdy jest w stanie sobie pozwolić. W naszym kraju nie ma takiej opieki laktacyjnej zapewnionej każdej kobiecie, tak? Też byłam świadkami. No przystaw do cycka, przystaw, tak? No wiadomo, że mama po pierwsze, po porodzie, te hormony, ja miałam jeszcze cesarskie cięcie i pamiętam, że też ten pokarm się gdzieś tam później pojawił, no więc to wszystko też ja się denerwowałam, on płakał i tak dalej. Więc w tym temacie jest jeszcze naprawdę bardzo, bardzo dużo do zrobienia. Ja uważam, że jest to właśnie karmienie naturalne, coś najpiękniejszego, cudowna więź, która moim zdaniem, jak teraz sobie patrzę, a tak jak już ostatnio napisałam uczciwie, karmiliśmy się ponad 4 lata ze Staszkiem, chociaż no nie porównujmy karmienia maluszka później do, nie wiem, 4-latka, który raz na parę dni mówi, że tankuje paliwko do przedszkola, tak? I to jakby to nie jest tak, że jakoś cały czas robiłam z niego dzidziusia. Ale moim zdaniem to karmienie naturalne, niezależnie ile ono by trwało, to jest takim przejściem dla dziecka i dla matki łagodnym z tego, że są jednym ciałem, dziecko jest w brzuchu mamy i potem łączy się z nią też już w tym świecie, gdzie jest osobnym bytem, tak? Czego na początku dziecko i tak sobie nie do końca zdaje sprawę, że już są osobno, tak? Więc ja będę to zawsze wspierać. Gdybym miała drugie dziecko, nie wiem, ile potrwałaby moja przygoda. Wiem, że chciałabym, żebym próbowała, ale też nie robiłabym tego za wszelką cenę. To też nie jest tak. Ja też nie lubię tego laktaterroryzmu, że właśnie tylko pierś, wszystko inne jest złe. Ja tylko smucę się, kiedy widzę i po znajomych, na przykład piszą mi dziewczyny swoje historie, no bo dziecko się najadało. Sobie myślę, kurczę, na jakiej podstawie? Wiesz, jakby natura tak to wymyśliła, że łatwo się dziewczyny poddają, albo nie mają wsparcia, bo nie mają wiedzy, bo nie mają pomocy. Ja pamiętam taki przełom, kurczę, Stasiek miał już, nie wiem, tydzień albo dwa i właśnie przyszła ta moja położna, i ona mi pokazała z 5 różnych pozycji do karmienia, łącznie z tym, żeby dziecko położyć tak pod pachą i powiedziałam, przestań się tak garbić, bolą cię plecy. Aby tak. Ona mówi, to tobie ma być wygodnie, dziecko się dostosuje. Tak jak się dostosował w twoim brzuchu, to teraz też się dostosuje. Jakby ja, wow, odkrycie, tak? Ale ktoś mi musiał to doświadczony powiedzieć i już przestałam, wiesz, siedzieć tak, tylko po prostu się wyprostowałam, położyłam na fotelu i faktycznie Staszek świetnie sobie dał radę, no zgraliśmy, tak? I to karmienie też już wtedy było co najmniej wygodniejsze, tak? Więc myślę, że tutaj jeszcze naprawdę ogrom pracy jest do zrobienia. Ja przez jakiś czas byłam prezesem fundacji Kraina Mlekiem Miłością Płynąca
Gdzieś tam po prostu to się już rozwiązało, bo nie było następnych pomysłów na działania, a ja też stwierdziłam, że już samodzielnie w tej przestrzeni internetowej też mogę wiele dobrego zrobić. Stąd też się zaangażowałam ostatnio w tą fundację, właśnie długość ma znaczenie. I uważam, że każdy dzień, każda kropla mleka ma znaczenie. To nie znaczy, że mamy, które nie karmią piersią, są gorsze, ale karmienia piersią nie da się niczym zastąpić. Tej bliskości, bo to jest jednak ciało do ciała, po prostu. I ja jestem przeszczęśliwa, że mieliśmy szansę tak długo się karmić. Wspominam to super. Staszek do tej pory też wspomina super. Twierdzi nawet, że jakby miał rodzeństwo, to spróbowałby jeszcze, ale myślę, że tylko dla żartów się tak odgrasza. Bo ma świetne poczucie humoru, więc jak na sześciolatka w ogóle łapie sarkazm i różne inne tego typu rzeczy, więc myślę, że tylko nas tak trochę straszy. Ale ja wiesz, uważam też a propos właśnie dzieciństwa, i to też jest z karmieniem, że z dzieciństwa, wiadomo, z wczesnego nie pamiętasz konkretnych rzeczy, ale pamiętasz emocje, pamiętasz czułość, pamiętasz bliskość, właśnie tą radość, beztroskę, to czym ja w cudzysłowie faszeruję Staszka od początku, tak? I ja nie oczekuję, że on będzie pamiętał, że miał 2 latka, poszliśmy na huśtawki, huśtaliśmy się cały dzień i było cudownie, tylko że był z mamą i było super. I tak samo jest z karmieniem piersią. Uważam, że to też daje taką bliskość, właśnie poczucie bezpieczeństwa. Zresztą na tych pierwszych etapach, gdzie, nie wiem, miał roczek, dwa, jakakolwiek wywrotka, wypadek, no cycek mamy, dziękuję, spokój, jakby magiczne lekarstwo, więc ja będę zawsze wspierać mamy karmiące, zresztą wszystkie mamy i uważam, że nie powinnyśmy gdzieś tam siebie kategoryzować, ale będę mówiła o karmieniu naturalnym, bo to jest coś cudownego i mam nadzieję, że trochę się zmieni w naszym kraju, choć zmienia się na razie w drugą stronę, ale że się zmieni, kiedyś to będzie takie bardziej dostępne, przynajmniej ta wiedza i pomoc dla wszystkich mam. No też jestem za liberalizacją karmienia piersią, że każdy decyduje samo o swoim ciele i dziecko czasami potrafi zdecydować. U mnie dzieci same odmówiły karmienia i co ja zrobię? Nic nie zrobię. No, okay, nie taka zrobisz, decyzja. No chciałabyś bardzo, ale nie da rady. No, powiedziały ble i koniec było tematu. Ale to też jest karmienie naturalne, tak? Naturalne tak, się tak, wiesz. Tak. A z drugiej strony to, co mnie przeraża, kiedyś napisałam taki tekst właśnie, że jak się zostaje mamą, to się wpada od razu w szufladki i taką jedną z szufladek jest matka karmiąca się obnażająca. Mm-hmm. I co mnie strasznie drażniło, to, że nie mogłam karmić w miejscach publicznych i to też w taki sposób dyskretny. W parku na ławeczce gdzieś szukałam spokojnego miejsca, a się spotykałam ze spojrzeniami, wystarczyły spojrzenia czasami. Albo że nie było miejsc w restauracji, gdzie mogę nakarmić dziecko, chociaż szukałam takich, w których można było to robić. Mm-hmm. I też jesteśmy jeszcze gdzieś tam bardzo mocno, powiem to słowo, zacofani trochę. Jesteśmy. O, jak bardzo, bardzo, to masz rację. I to jest też takie bardzo przykre, bo to też wywołuje presję, że te mamy się zamykają często w domach, boją się wyjść na spacer, bo boją się nakarmić piersią w parku, albo dziecko jest głodne i je trzeba nakarmić. I ta twoja historia na studiach właśnie, do której teraz wrócę, mm-hmm. gdzie pozwolono ci karmić, czy podczas egzaminu, dobrze pamiętam? Tak, tak, tak. No właśnie, i to jest cudowne, że tam się spotkałaś z takim zrozumieniem, a nie z krytyką. I to od mężczyzny, tak? Bo właśnie chciałam powiedzieć, że najwięcej krytyki jest od kobiet, nie od mężczyzn. No niestety i to mnie właśnie dziwi. No ale zostawmy to, te takie negatywne rzeczy, o tym walczmy, mówmy o tym oczywiście głośno, że każdy ma prawo do karmienia piersią wszędzie. Oczywiście w sposób dyskretny to nie o to chodzi, żeby się totalnie obnażać. Oczywiście, bo też tylko nie ma co popadać w przesadę. Oczywiście tylko wiesz co, nie zdarzyło mi się, a jestem gdzieś wyczulona na ten widok mam karmiących, tak pozytywnie, że zawsze się uśmiechnę i tak dalej. Mhm. Że nigdy mi się nie zdarzyło, żeby to było jakieś, wiesz, obnażenie, bo każda z nas, no przecież no i to rozlepne koszule, to musiałabyś mi obserwować na zwolnionym, tak, za przeproszeniem filmie, żeby zobaczyć, nie wiem, kawałek sutka, bo to tak... Tak to wygląda, więc zawsze też ja na przykład strasznie nienawidził być nakrywany, nie? Więc ja go nie nakrywałam, no po prostu przytulał się i samoistnie mnie zasłaniał, więc to też widzę czasem, że mamy się tak denerwują, biedne tą chustką, to dziecko się denerwuje i nic nie wychodzi. Najlepiej by się pod koc schowały czasami, koniecznie, ale to jest ta presja otoczenia. Tak, właśnie, tak, 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 bo nie możesz, bo przecież nie wypada, bo w ogóle o co chodzi, tak? No słuchaj, no w naszym kraju wiele kwestii, a też... jak jeszcze rozmawiałyśmy poza nagraniem o hejcie, o różnych rzeczach, w ogóle takiej tolerancji do siebie wzajemnie, wiesz, takiej, że po prostu ja sobie często powtarzam i zresztą mówię to też u mnie na mediach społecznościowych, bądźmy specjalistami, ale od swoich dzieci, tak?
Ja nie narzucam nikomu długiego karmienia piersią, w ogóle nie narzucam. Mówię o pozytywach, bo one się u mnie sprawdziły, tak? Jeżeli mówiłabym o fajnej diecie, nie wiem, owocowej, to też bym mówiła, że u mnie się sprawdziła, takie i takie korzyści. Ale zostawiajmy wolny wybór i nie czepiajmy się, nie jakby wychowujmy te swoje dzieci. Tak, tu jest dużo roboty, uważam, i pola do popisu, więc nie trzeba się doktoryzować na temat cudzych dzieci. No fajnie byłoby, żeby było trochę więcej tej życzliwości i szacunku przede wszystkim, żeby właśnie tej drugiej osoby nie krzywdzić. No i to, co też powiedziałyśmy, zanim zaczęłyśmy nagrywać, że trzeba ten kijek sobie wyjąć, wiadomo, skąd, mieć dużo dystansu i poczucia humoru. Tak, ale też wiesz co, takiej empatii, bo ja sobie tak pomyślę, z różnymi mamami rozmawiam. Jest taka mama, która często się u mnie udziela i będzie wiedziała, że o niej mówię. I ma po prostu niepełnosprawne dziecko, które często reaguje no nieadekwatnie, wiadomo, powiedzmy bunt dwulatka jest naturalną dwulatka, ale już u pięcio, sześcio niekoniecznie, tak? I ona mówi, że najgorsze jest to, kiedy to się dzieje właśnie w miejscach publicznych, a wiadomo, że to wywołuje też więcej stresu i reakcji. I sobie myślę, kurczę, przyłóżmy czasem coś takiego, że może ktoś ma inną sytuację, zostawmy, dajmy spokój, tak? Bądźmy właśnie dla siebie życzliwi, a nie oceniajmy przez swój pryzmat, że Boże, ja mojemu dziecku bym nie pozwoliła, nie wiem, na krzyczenie i kładzenie się po podłodze, bo nie dostał lizaka w żabce, tak? No. Ja się z tym często spotykam, bo moja dwójka dzieci jest sensorykami, w tym córa ma podejrzenie z ADHD, więc te napady złości, mimo że ma 6 lat, są nadal i czasami są też one nieadekwatne do wieku, prawda? Ale się już bardzo rzadko zdarzają. I miałam taką sytuację a propos żabki. Pozdrawiamy tym razem. Mały, wielki sklep. No. Polek po prostu na plecy, na podłogę. Ja z takim stoickim spokojem mówię, dobra, to ja już zapłacę, on tam se leży, wyjął. Ja mówię, chodź, mam synu na ręce. Spoko, i reakcja ludzi mnie zaskoczyła tym razem bardzo pozytywnie. Aha. I było takie współczucie, pozdrawiamy mamę, życzymy powodzenia. I to było takie sympatyczne, że to się jednak zmienia. Chyba coraz więcej rodziców się z tym boryka i jak ktoś miał takie sytuacje, to wie, jak zareagować. Okej. Nie, to wiesz co, oczywiście jakieś tam pojedyncze pozytywne, ale takie właśnie negatywne, które wiadomo, że są trudne, bo ciężej sobie z nimi poradzić. Jeszcze jak kobieta nie jest pewna siebie, no to takie wystarczy jedna, dwie sytuacje i słam się do tego stopnia, że no właśnie już więcej nie wyjdzie do sklepu, czy będzie unikała takich sytuacji, a nie tak powinno być, prawda? Też trzeba sobie wypracować pewną taką znieczulicę. Moja była taka, że jak rzeczywiście był jakiś atak paniki czy złości, ja po prostu zostawiałam zakupy. Wszyscy się na mnie gapili jak na wariatka, ale trudno. Zakupy przy kasjerce, powiedziałam, jak nie wrócę za pół godziny, to bardzo proszę rozpakować te zakupy i przepraszam. Wychodziliśmy ze sklepu, kasjerka była najbardziej wyrozumiałą osobą w sklepie. Mówiła, że nie ma problemu. I rzeczywiście po paru takich razach, gdzie wyszliśmy, to już było lepiej, ale też powiem ci szczerze, staram się nie zabierać dzieci za często do sklepu, bo wiem, jak oni reagują na bodźce, kiedy są zmęczeni. Że jest cudowne, za dużo tego wszystkiego, wiem. Cudowne jest to, że są te specjalne godziny dla dzieci, które mają właśnie autyzm czy jakieś inne zaburzenia. To jest cudowne, bo to wtedy, jeżeli sklep jest wyciszony, te światła są przygaszone, to dla wielu dzieci, nie tylko ze spektrum autyzmu, ale w ogóle dla dzieci w ogóle jest to bardzo dzieci, sprzyjające. Które są obecnie, wiesz, przebodźcowane tak naprawdę, tak, to tak. Masz rację, tak. No ale, widzisz, ale to wróćmy. Jest... Tak. Tak, ale ja tylko chcę powiedzieć, że widzisz, tu jest cała historia za tym i dlatego mówię, że czasem nie oceniajmy po pozorach po jednej sytuacji, tylko bądźmy życzliwi, po prostu uśmiechnijmy się takiej mamy, albo po prostu się nie patrzmy, jeżeli mamy zupełnie odmiany. Najlepiej nawet, bo czasami nawet uśmiech nie pomaga. Ale wróćmy do ciebie, bo o tobie tutaj mowa. Na pewno wiesz, że tej akcji naszej dzieci inspirują. Chodzi o to, by pokazać, że pomimo trudów rodzicielstwa, te dzieci sprawiają, że często robimy coś, czego wcześniej byśmy nie robili. I czy jest coś szczególnego, do czego cię zainspirował Staś, no poza tym, co powiedzieliśmy już? Wiesz co, ja myślę, że to trzeba rozpatrywać w ten sposób, że ja gdzieś zakładałam, że tak powiem, na etapie moich studiów, zainteresowań, że będę pracowała w kręgach kulturalnych, może w jakimś muzeum, organizacja eventów, zresztą miałam już z tym jakiś epizod, więc gdzieś tam tak siebie widziałam. Ale kiedy się okazało, że to moje macierzyństwo tak mnie pochłonęło i zainspirowało, to faktycznie i z tego Instagrama, i z tego bloga zrobiła się praca. Ja wiem, że ciężko jest nawet w tych czasach, gdzie to jest w zasadzie normalne, ale nadal mówić o tym, że to jest praca. Ale jest. Założyłam swoją firmę, działam i przede mną kolejne różne projekty. Więc myślę, że tutaj najbardziej podoba mi się to,
że moja praca w ogóle nie ogranicza mojego macierzyństwa, więc oczywiście, że zdarzają się zerwane nocki, bo w ciągu dnia, tak jak na przykład teraz, przedszkole jest zamknięte i wiadomo, że dnie spędzamy razem, więc potem muszę to odpracować. Ale mam czas dla niego i to ja sobie ustalam, kiedy co się dzieje w większości. Więc to jest cudowne i myślę, że tutaj to jest największa zmiana, że on mi tak naprawdę pokazał właśnie ścieżkę życiową, taką zawodową. Mój mąż mówi, że jak zaczynał pracę w radiu, w telewizji, to też słyszał, że znajdź sobie jakąś normalną pracę, bo to w mediach to nie jest praca. Więc u mnie też jest nieraz podobnie, ale jakąś normalną pani pracę ma, myślę, kurczę, no, to jest naprawdę dużo roboty tworząc różne treści instagramowe i to nie jest tak, że sobie zrobię zdjęcie, jest fajnie i wrzucam reklamy za reklamą, bo to broń Boże tak nie wygląda. Staram się, jak sama powiedziałaś, tworzyć jakieś wartościowe treści, jest tego cały zamysł. Jest to faktycznie dużo pracy, ale sprawia mi też radość, więc cieszę się, że właśnie zaczynając z tego syna i macierzyństwa, a przykładając teraz trochę i na macierzyństwo, na lifestyle, bo myślę, że tu gdzieś te dwie kategorie połączyłam, no znalazłam taką ścieżkę życiową, która po prostu sprawia mi radość i praca przynosi satysfakcję, a nie sfrustrowanie, zmęczenie i myślę sobie, Boże, znowu muszę coś zrobić, tak? Tylko, znowu do roboty. O Jezu, tak, tylko faktycznie bardzo to lubię i daje nam to różne fajne możliwości po prostu. No tym bardziej, że sama mówisz, że życie jest tylko jedno i chcesz je dobrze wykorzystać i ten swój czas. No jestem bardzo ciekawa, co lubi robić Patrycja, gdy nie ma w pobliżu Stasia ani męża i ma czas tylko dla siebie. Niewiele jest takiego czasu. Najbardziej śmieszy mnie, kiedy na przykład wieczorem Staś potrafi się super świetnie sam bawić, ale kiedy naleję sobie wannę pełną bąbelków i mam ochotę na samotną kąpiel, zawsze jest dziwnym trafem jeszcze przede mną w tej wannie. Wiesz co, przyznaję uczciwie, zaniedbałam trochę czytanie książek, bo wieczorami kończy się tak, że czytam Staszkowi, obecnie czytamy trzecią część Harry'ego Pottera, więc ja już też po prostu padam. Myślę, że taką rzeczą najbardziej, która mnie relaksuje i czuję, że to jest taką moją przestrzenią, to jest kuchnia. Uwielbiam gotować, a że to się fajnie składa, bo moi chłopcy uwielbiają jeść, jakby bardzo chętnie testują moje nowości. A rok temu, kiedy przeprowadziliśmy się do nowego domu, wreszcie stworzyłam wielką, wymarzoną, swoją kuchnię. Rozumiesz, każda szuflada była zaplanowana. No wszystko, tak? Dopieszczone. No chyba tylko pokój Staszka dopieszczałam bardziej niż tą kuchnię w domu. To jest mój czas relaksu. Ja wiem, że to może dziwnie brzmi, że można się relaksując, nie wiem, gotując dla rodziny, ale dla mnie to jest naprawdę no super po prostu i bardzo lubię ten czas. Tak to łapie. Każdy lubi robić coś innego. Chyba wiesz, ogród też lubisz, co? Lubię ogród. Lubię też zresztą, wiesz, łapać takie małe chwile, tak? Że wyskoczę z koleżanką na kawę na godzinę, to też jest taka chwila dla mnie, tak? Kiedy Staszek jest w przedszkolu, odrobi się z pracą i mam godzinę dla siebie, to też jest takie, wiesz, no nie wiem, nawet na zrobienie sobie jakiegoś peelingu, maseczki, czegokolwiek. A z drugiej strony, no nie wiem, uwielbiam właśnie te wspólne rzeczy, które robimy, czy nawet to bieganie, że nie idę sama, tylko biorę Staszka, on ma hulajnogę. No i powiem ci, że 5-6 kilometrów to minimum, nawet do 10 potrafimy. Oczywiście jest przerwa w sklepiku osiedlowym na loda z czekoladą, z polewą czekoladową, to Stanisław. Ja tam wodę, wiesz, schodzę, a ona, mamo, jeszcze sobie bym zjadł drugiego loda. Ale to myślę, że są takie po prostu momenty. Ja nie czuję się też, wiesz, taką przytłoczoną mamą, takiej, której nie ma, nie ma mnie w tym wszystkim. Mam wrażenie, że kurczę, od początku ja w tym jestem. Oczywiście podporządkowana małemu człowiekowi na początku bardzo, bardzo, no bo wiadomo, że ten noworodek no, jest od mamy przede wszystkim bardzo zależny. Ale ja się nie czułam nigdy taka, nie wiem, uwiązana. Tak jak my z mężem mamy takie podejście, że nie potrzebujemy wakacji we dwoje tylko, bo po to mamy Staśka, że chcemy go zabierać w różne miejsca. Pomijam oczywiście teraz pandemię, bo to wiadomo, że jest zupełnie inna sytuacja, ale jeździć z nim, bo i tak zawsze wieczorem mamy chwilę dla siebie. My jakby to nie jest tak, że nasze małżeństwo, nie wiem, na tym cierpi, tylko mam wrażenie, że ten czas, no patrz jak Stasiek rośnie, tak? Ten czas ucieka, Staś już ma 6 lat, no za chwilę pojedzie na jakąś kolonię i tak dalej, więc myślę, że więcej jest takich wspólnych chwil, ale one są też takie moje po prostu.
Super. Każdy szuka czegoś innego. Niektórzy potrzebują rzeczywiście. Oczywiście, wiesz, wyjechać. Zasobów więcej, tak. Ale to, a oczywiście. Inni nie. Oczywiście. Jedni wiesz, w kuchni, drudzy w książce. No to jest normalne. Tak, i jakby wiesz, ja też sobie na przykład nie oceniam moich koleżanek, które właśnie mówią, nie musimy z mężem wyjechać, zostawić dzieciaki i tak dalej. Super. Jakby to też nie jest tak. Z drugiej strony Staszek nie ma problemu. Na przykład często jest u moich rodziców, gdzie spędza cały dzień, na noc chce wrócić, bo on jakby jeszcze nie jest tak. Stwierdzi, że na takim etapie, żeby zostać na noc, mimo że kocha dziadków bardzo. I ja też mu na to pozwalam, bo ja na wiele rzeczy uważam, że przyjdzie moment, przyjdzie chwila. I zdarza się, że mamy cały dzień dla siebie z Andrzejem i to się na przykład kończy tym, że właśnie, nie wiem, idziemy do restauracji na obiad, idziemy do kina. Co oczywiście mojemu mężowi filmoznawcy zaproponować coś takiego, najlepiej znajdzie trzy filmy i to jeden po drugim, żebyśmy ustalamy, że jednak jeden lub dwa. Ale są takie momenty i też je gdzieś tam celebrujemy, może właśnie bez okazji, to nie musi być rocznica, to nie musi być coś tam, tylko czasem, no teraz właśnie na przykład w wakacje było parę takich sytuacji, że Staszek już rano jedzie do dziadków i moi rodzice, którzy mieszkają blisko, zabierali go i odwozili koło 21, więc trochę wolnego czasu we dwójkę mieliśmy i nam na przykład to wystarcza. Super. Patrycja, jeszcze mam ostatnie pytanie, które zawsze zadaję. Dobra. Trochę podchwytliwe. No. Do czego ciebie Staszek inspiruje na co dzień? Poza tym wszystkim, o czym powiedziałeś. Poza tym wszystkim? Wiesz co, oczywiście to zabrzmi tak górnolotnie, ale takie cieszenia się różnych małych rzeczy i ja widzę to po prostu, że no nie wiem, dzisiaj na przykład robił ze mną jajecznicę, mówi, że on ją zrobi sam. I robił i się z tego cieszył. Mówię, kurczę, jakie to jest fajne, cieszy cię po prostu z takich małych swoich sukcesów. Poza tym jest strasznie pozytywny, więc ja też często czerpię od niego. No i tak jak mówię, też na co dzień dzięki niemu ja jestem spokojniejsza. To znaczy nie daje się tak łatwo wyprowadzić z równowagi, bo zawsze myślę, że tym mamą Stasia nie mogę przesadzać. W sensie nie dajmy się nakręcać, nie wiem, facetowi, który zajechał mi drogę, czy takimi drobiazgami, tak, w życiu codziennym, więc... Myślę, że taki właśnie Staszek jest po prostu strasznie pozytywny i takie drobiazgi i go cieszą, więc no więc takie trochę beztroski od niego czerpię, ile się da oczywiście. I mam nadzieję, że tego będziecie się trzymać. Dziękuję, dziękuję Patrycja bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję.